wiele wieków temu Ziemia była rajem. Ludzie mogli mieć wszystko, korzystając w imię dobra z mocy magicznego kamienia Sagala. Jednak ludzie sprzeniewierzyli się tej świętej zasadzie i obudzili siły zła. Wtedy Sagala została rozbita na wiele części, a okruchom podzielonego kamienia zabrana została magiczna moc. Najpierw na 1000 lat, potem znowu na 1000 i znowu. Teraz, na przełomie 3000-lecia, magiczna moc Sagali budzi się znowu ze snu. Czy i tym razem zwyciężą siły zła? Jak postąpią ludzie?
magiczną moc i może wyczarować wszystko, co zechcesz. Rozumiesz? Widziałem go na własne oczy. Gdzie? Nieważne. Musimy sobie radzić bez niego.